Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami gaś informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Zieloni pojechali do Warszawy z podniesionymi czołami i tam mocno postawili się liderowie tabeli Ekstraklasy. Niestety przy nacisku gospodarzy już w trzeciej minucie stracili pierwszą bramkę, ale później były powody do radości. Pierwsza z nich w 26 minucie. Rozciągnięcie na prawą stronę do Grzesika. Grzesik na wysokości pola karnego, dośrodkowanie piłki, uwaga i za gol! Gol! 1-1! Jan Grzesik! Centro strzał obrońcy Warty Poznań pada za kołnierz Arturowi Borucowi. 1-1 przy Łazienkowskiej, ależ wyszedł strzał życia Janowi Grzesikowi. Fenomenalny gol doprowadził do wyrównania. 1-1. Jan Grzesik, rozpaczliwa interwencja Artura Boruca na niewiele się zdała. Warciarze walczyli jak równy z równym, ale dostali dwa szybkie strzały od legionistów i wydawało się, że wszystko już stracone. Ale jednak w drugiej połowie wywalczyli rzut karny. Będzie kapitalna okazja na to, żeby tutaj to prowadzenie drużyny warszawskiej Legii zmniejszyć. 78 minuta, a zatem poznaniacy mają okazję podłączyć jeszcze do prądu drużynę warszawskiej Legii. Wydawało się, że to może być już po zawodach, a tu się okazuje, że może być jeszcze okazja. Ale ten rzut karny na bramkę musi być wykorzystany. Mateuszu Kupczaku, strzeliłeś dwie bramki z rzutów karnych w finale baraży przeciwko Radomiakowi. Traf także tutaj przy Łazienkowskiej w Warszawie. Zawodnik z numerem 21 już sobie ustawił piłkę. Gwizdek arbitra. Mateusz Kupczak czy Artur Boruc? Kupczak, gol! 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 3-2. Legia prowadzi, ale to prowadzenie już jest coraz mniejsze. Pokazuje teraz Kupczak do swoich kolegów, żeby oni jeszcze uwierzyli, żeby jeszcze tutaj ruszyli do kolejnych ataków. Wyrównanie w tym meczu i jeden punkt wisiały w powietrzu. Tyle tylko, że zabrakło niestety czasu. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Swojska banda na Łazienkowskiej pokazała charakter i zrobiła świetne wrażenie. Teraz tylko dołożyć do tego punkty w następnym spotkaniu. Kolejny mecz warciarze zagrają już w niedzielę o 12:30 u siebie w Grodzisku. Przeciwnikiem będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Liczymy na zwycięstwo i 3 punkty. A na bezpośrednią transmisję radiową z pojedynku dwóch Beniaminków zapraszamy jak zwykle do MC Radia na 102,7 FM.